Klasy 1-3 wrócą po feriach do szkół. Obchody 101. urodzin Jagiellonii. Uroki zimy w ogrodniczkach. Białystok najlepszym europejskim miastem do życia. Akcja ratowania krów zaginionych na rozlewiskach Biebrzy. I historię pewnego ciągnika. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się w minionym tygodniu. Marta Śliwińska i Maciej Walesiuk. Zaczynajmy. Poniedziałek 18 stycznia, czyli tuż po feriach, dzieci z klas 1-3 wrócą do szkół. O tej decyzji poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zobaczcie sami, jak wyglądają przygotowania do realizacji tej decyzji. Dlatego od 18 stycznia zdecydowaliśmy się po pierwsze o utrzymaniu wszystkich dodatkowych obostrzeń oprócz uruchomienia nauczania stacjonarnego w klasach 1-3 w szkołach podstawowych. Dziękuję. Opracowano wytyczne sanitarne i harmonogram przeprowadzania testów przesiewowych na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych. Powrót uczniów klas 1-3 do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Od poniedziałku 11 stycznia rozpoczęły się testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania potrwają do 15 stycznia i będą dobrowolne i bezpłatne. Nauczyciele będą mogli skorzystać ze szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w etapie pierwszym. Zapisy rozpoczną się już 15 stycznia. Miejmy nadzieję, że to pierwszy krok w kierunku powrotu wszystkich uczniów do szkół. I liczmy na to, że nauka zdalna wkrótce się skończy, ponieważ muszę z perspektywy studenta przyznać, że nauczanie zdalne to jest tak naprawdę najgorsza rzecz, która spotkała mnie w moim całym, ale to całym okresie edukacji. 13 stycznia kibice świętowali 101. urodziny klubu Jagiellonia Białystok. I z tej okazji już po raz drugi w historii zorganizowali racowisko. Równo 19:20 przy dźwiękach hymnu Jagiellonii niebo rozświetliło się 1000 rac. Po raz drugi, ponieważ rok temu w ten sam sposób świętowali 100. urodziny Jagiellonii. Zobaczcie sami, jak wyglądały obchody 101. urodzin Jagiellonii. Około 800 kibiców Jagiellonii Białystok świętowało 101. urodziny klubu. Przypomnijmy, że na początku 2020 roku w centrum Białegostoku kibice zorganizowali wielkie racowisko z okazji 100. rocznicy powstania Jagiellonii Białystok. Udział w tym wydarzeniu wzięło kilkuset fanów żółto-czerwonych, a obrazki z tego dnia pokazywane były na całym świecie. Zachowując wymagane odstępy, kibice rozeszli się do ronda lusy we wszystkie możliwe kierunki miasta. W pierwszej kolejności zapłonęły race wokół ronda, a następnie blask rozniósł się wzdłuż przyległych ulic, placów, skwerów i bulwarów. Organizatorzy dobrze zaplanowali to wydarzenie, dlatego że 13 i 14 stycznia dozwolone jest skorzystanie ze środków pirotechnicznych. Kibicujemy Jagiellonii, byliśmy w tamtym roku i jesteśmy w tym roku. Także pozostało nam tylko siedzenie w domu i oglądać to, co się dzieje w telewizji, jeśli chodzi o Jagiellonię, a tutaj możemy chociaż w taki sposób, tak, pokibicować. Nie, Zuzia? Tak. Uwielbiam Jagiellonię, cały czas oglądam mecze. Super sprawa, było to bardzo widowiskowe wydarzenie. Pandemia sprawiła, że to był trudny rok dla kibiców, szczególnie ze względu na zamknięte stadiony. Dlatego tym bardziej kibice chwalili sobie takie wydarzenie, podczas którego mogli się spotkać, ale też pokazać przywiązanie do barw klubowych. Podejrzewam, że każdy z nas uwielbiał w dzieciństwie jazdę na sankach. A niektórym być może zostało to do dziś. Nie da się z tym nie zgodzić. Co prawda wchodzenie z sankami pod górkę było tym jednak mniej zabawnym elementem, ale moim zdaniem była to gra warta świeczki. Zobaczmy, jak rodziny z dziećmi bawiły się w tym roku w ogrodniczkach. Przyjechałam tutaj dlatego, że wolę spędzać czas na świeżym powietrzu, niż siedzieć w domu przed komputerem i grając w gry. I wolę pospędzać czas z rodziną na podwórku albo przyjaciółmi, jeżdżąc na sankach albo rzucać się śnieżkami. Na sanki wybrały się przede wszystkim rodziny z dziećmi. To okazja, aby podczas ferii najmłodsi mogli spędzić czas na świeżym powietrzu. Zjeżdżanie z górek na sankach jest niesamowitą frajdą. Cieszyć się mogą tym nie tylko dzieci, ale również dorośli. Pomimo, że śnieg był rozjeżdżony, nie przeszkodziło to nikomu w dobrej zabawie. Górka w ogrodniczkach jest jednym z ulubionych miejsc zimowych zabaw. Z tą górką mam wiele ciepłych wspomnień z dzieciństwa. I też na początku grudnia sam wybrałem się na sanki. Wydawało mi się, że już 20 lat to jest troszkę za późno na taką zabawę, ale myliłem się. I mogę Państwa zapewnić, i Ciebie, Marto, również, że naprawdę bawiłem się świetnie. Dlatego korzystajmy z zimowej pogody póki czas,
bo nie wiadomo, kiedy znów taka okazja może się zdarzyć. Komisja Europejska ponownie zbadała jakość życia mieszkańców 83 miast Europy i opublikowała raport Jakość życia w miastach europejskich. Badał on poziom życia mieszkańców w ostatnich 5 latach. W raporcie, oprócz Białegostoku, uwzględniono również 3 polskie miasta: Kraków, Gdańsk i Warszawę. W kategorii wzrost jakościowy Białystok zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając Gdańsk i czeską Ostrawę. Ankieterzy Komisji Europejskiej zapytali ponad 58 tysięcy mieszkańców, jak oceniają czystość danego miasta, szeroko rozumiane bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, rynek pracy i wiele innych czynników. Pytania dotyczyły aż 27 kategorii związanych z życiem każdego z miast. 72% respondentów uznało, że w ciągu ostatnich 5 lat w Białymstoku wzrosła jakość życia. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich badanych miast w Europie. Pełny raport w języku angielskim można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej. W raporcie białostoczanie wysoko ocenili między innymi komunikację publiczną, bezpieczeństwo ogólne i pracę online magistratu. Uznali też, że Białystok jest dobrym miejscem do życia dla osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi. Szczęśliwie zakończyła się akcja ratowania 8 krów, które kilka dni temu zaginęły na rozlewiskach Biebrzy. Stado uciekło z gospodarstwa koło Jedwabnego i błąkało się przez tydzień po rozległych biebrzańskich bagnach. Krów przy użyciu specjalistycznego sprzętu szukali strażacy z Jedwabnego, Wizny, Jeziorka i Nowego Cydzyna. Były to łodzie, drony, kamery na podczerwień i specjalny wodołaz. Ratownicy, wśród których byli strażacy i rolnicy, złapali całe stado. Najtrudniejszą częścią akcji było przeprawienie znalezionych zwierząt przez Biebrzę. Akcję utrudniały mrozy, a także dość wysoki stan rzeki Biebrzy. Akcja była bardzo trudna, ale na szczęście całe stado wróciło szczęśliwie do domu. A teraz czas na historię pewnego ciągnika. Ciągnika nie byle jakiego, bo skonstruowanego przez naszych polskich inżynierów i wyprodukowanego w naszej polskiej fabryce. Mowa o Ursusie C325. Jego szczęśliwym posiadaczem jest pan Sławomir Jakoniuk z Zabłudowa. To prawda, 60-letni dziś Ursus, który jest w posiadaniu mieszkańca Zabłudowa, był pierwszym ciągnikiem zakupionym na potrzeby PGR-u w Dobrzyniówce. Historia tego ciągnika rozpoczęła się w 1944 roku, jeszcze w okresie działań wojennych. Na terenie gminy Zabłudów w miejscowości Dobrzyniówka w 1944 roku doszło do pierwszej w Polsce precelacji gruntów po majątkach ziemskich. Około 100 rolników dostało ziemię na własność. Po kilku latach okazało się, że te tereny są tak duże, że utworzono PGR. I właśnie ten ciągnik został zakupiony przez PGR jako pierwszy. Nawet nie wiedziałem, że on po prostu trafił w moje ręce, no ale po wielu latach, tak jak widać, udało mi się go odkupić i od synami odrestaurowałem, bo po prostu zawsze mnie pociągała technika rolnicza. Oczywiście na tym nie poprzestanę. Z synem jeszcze byśmy chcieli kupić kolejny ciągnik, znaczy chcielibyśmy, tylko no, mam nadzieję, że już żona się przekonała do tego, bo wcześniej jak go remontowaliśmy, to żona myślała, że to będzie kolejny ciągnik do pracy w gospodarstwie i jakieś padło takie zdanie, no ten traktor zaczyna kosztować, no niestety zaczyna kosztować, ale już w pewnym sensie przekonała się i może następnym naszym pojazdem to chcielibyśmy, żeby był Ursus C411. Niesamowita historia. Po latach wytężonej pracy ciągnik przeszedł gruntowny remont, a teraz czeka go zasłużona i szczęśliwa emerytura. Niestety przyszedł czas, aby się pożegnać. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.